Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Suchy i dzisiaj zagramy w horror. Już dawno na moim kanale horroru nie było, a dla tych, co oglądają mnie od czasów Gwinta, to można powiedzieć, że horroru wręcz nie było w ogóle. Dzisiaj zagramy w horror, który ma bardzo ciekawą koncepcję, ponieważ gramy niewidomą dziewczyną i widzimy tylko to, co ono słyszy, tak trochę jak powiedzmy w Daredevilu czy coś takiego. Będziemy widzieć tylko obijające się dźwięki o przedmioty. Jestem bardzo ciekawy koncepcji i mam nadzieję, że on też się spodoba. Zasłoniłem moje okno kocem, żeby nie było tak jasno w pomieszczeniu. Oraz tak jak widzicie, mam inną kamerkę. Jakość obrazu może być troszkę gorsza niż zazwyczaj, ale na pewno będzie bardziej responsywna, będzie... nie będzie tego rozjechania usta, gra, obraz. I teraz jedziemy. Okej, chcę poznać moją trochę. Przeżyj opowieść o duchach, jaką wybieramy poziom trudności. Chyba weźmiemy upiorny. Nie weźmiemy opowieści, a też nie bierzemy strasznego. Weźmiemy upiorny. Jestem bardzo ciekawy tej gry, ponieważ na piśmie wyglądała, na papierze wyglądała na bardzo ciekawą, bardzo fantastyczną. Wyszła już jakiś czas temu, ale nie miałem okazji jej nigdy ani zobaczyć, ani rozegrać. W ogóle jakoś nigdy o niej nawet nie słyszałem. Mam nadzieję, że będzie fantastyczna. When you're blind, you learn a thing or two about trust. You learn who to trust. Creepy Cassie. Never gonna find out. Cassie, Cassie. Mogę szuszać? You learn what to trust. Focus, Cassie. What's this sound? No, wentylator. A fan. Good. Now, what's in front of the fan? I don't know. Cassie, sounds are how we see. Dosłownie jak w Daredevilu, nawet mamy mentora. Się tak przestraszyłem, że mi butelka spadła z biurka. And most importantly, you learn to trust yourself. Even if that means hopping on the first flight to Boston to find the mansion from your nightmares. To tak brzmi trochę mało logicznie. I've been having these dreams for months now, and I certainly don't know what's waiting for me at the bluff. Coś czuję, że tak całą grę będę napieprzał, żeby wszystko widzieć. So I'm trusting myself to get to the bottom. Mało logicznie się wydaje. A śniło mi się jakieś miejsce, to polecam. Nie mam pojęcia, jak ta gra chodzi, bo przez większość gry jest tylko czarny ekran. Okej. Hello? Cassie, I'm on my way, just stay put. Look, considering you're boarding and I'm at the door, we're both past the point of no return here. Mogę walić laską jednocześnie? Jak chodzę? Gadam przez telefon. Wiadomo, że gramy kobietom, multitasking. Swoją drogą, muzykę w słuchawkach bardzo głośno włączoną, ponieważ tak horrory powinny być grane. No nie wiem, czy to się należy, tak wbijanie komuś do domu. Teraz te dźwięki są creepy. Polecam też dosyć głośno włączyć muzykę. O Jezu. Okej. In my dreams, I always see a rope, a ticket, an apple, and an axe. Jakbym miał takie sny, to tak. Wrażenie, że muszę znaleźć te przedmioty. Linę, siekierę, jabłko. Coś tam jeszcze. Okej, to są schody do góry. Ale zbyt zabudowane, żeby tam pójść. Okidoki. Swoją drogą widziałem, że ta gra jest... znaczy nie jakaś długa, ale chyba z 3 godziny trwa, więc na pewno rozbiję na party. Dlaczego mi się kamera rzuciła? Tak, z niezbyt logicznego powodu. Co to było za dźwięki?
Słyszałem te szepty. To mogę zapalić ognisko? Znaczy pewnie będę mógł, jak będę miał jakieś przedmioty, żeby to zrobić. Mogę co? A, mogę. Dearest Richard, happy anniversary, my love. What a perfect way to begin our 10th year together. Jeszcze jakoś w miarę rozumiem, że może się poruszać za pomocą laski i słyszeć jakby przedmioty, jak się obijają. Ale żeby czytać, to już chyba trochę lekkie przegięcie jest to. Okej. What was that? A memory? Jak ona to słyszała. Nie wiem, dlaczego tak gwałtownie. Halo? Kto tworzy drzwi? Słyszałem. Widziałem, znaczy słyszałem. W sumie to u mnie to jest to samo. Okej. Moi rodzice? Znaczy nie wiem nawet, czy mam jakichś rodziców, czy byłam sierotą. Punkty orientacyjne wspomnienia są oznaczone na zielono. Loki? To jest to wspomnienie, czy punkt orientacyjny? Wygląda, że już raz puknę to w sumie. Użyj szóstego zmysłu, aby poznać nowy cel. Okej, mam iść tam do jakiejś szafki. Okej. A tam szósty zmysł. Mówię, że jestem Daredevilem. Okej, nie wejdę tam. Rozumiem. Zrozumiałe, nawet nie chciałem tam iść. Hello? Nie muszę tam iść, nie potrzebuję. A to chciałem sprawdzić. Okej, wszystko pozamykane. W razie mam tam iść, bo sobie zaczyna No. Nawiedzone łóżeczko. Zawsze wróżę dobrze. Okej. Nie. Nope. No muszę tam iść, nie wypuśćcie mnie już. What the fuck? Się opluję. Jestem dzieckiem, to nie mogę pukać laską. Okej, czyli jednak jestem sierotą. Albo moi rodzice mnie oddali do adopcji. Nie mogę nic zrobić. Nie mogę się poruszać. Leżę na łóżku, nie mam nóg. Jestem samą głową? Czy jestem samą głową? Panie. Wish I'd left that one buried in the backyard. What brought that back? A o kim wy to mówicie? O wspomnieniach? Dobrze. Mój szósty. Tak, lina! Jej, lina! Mogę się powiesić. Dotknij liny. Tak delikatnie dotknij. Jezus Maria! I don't understand. This is the rope. The same damn rope from my dreams. What the hell does it mean? A skąd wiesz, że to sama? To lina, po prostu lina. Zakładam, że większość lin wygląda tak samo. What?
Tot. Ja jestem przekonany, że to było echo. Dlaczego nie miało być to echo? Dobra. Szósty zmysł. No przecież tu byłem przed. Okej, to jest na dole. Tu jest jakieś wspomnienie. Podnieś kamień. Przywołaj wspomnienie. Always loved this agate's healing properties, but last week when I had a stomach ache, I went to touch it and it was hot. The stone wasn't in the sunlight or by a heater, and the stones around it were cool to the touch. Mogę obracać kamień. What really worries me is that it's a protection stone. Okay, jak ktoś wierzy w magię kamieni, prawdopodobnie muszę iść na dół. Prawdopodobnie muszę iść tam, gdzie ten głos mnie wzywał. Fantastycznie. Skrzynia. Nie musisz się chować. A może chcę. Ale to znaczy, że mogę się chować. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się możliwość chowania. Jak się mogę chować, to znaczy, że jest się przed czym chować. Tak, mam tu jakiś cel? Ciekawe dlaczego. Jezus. A dlaczego jest ciemno? Dlaczego jest zbyt ciemno? Rzeczy mi spadają teraz same z okien. Okej, tu mamy skrzynię do chowania się w razie co? Zapamiętamy. Idziemy tu, gdzie ten creepy głos nas wzywał. Okej, drzwi do schodów. Logiczne, każdy ma drzwi do schodów. Okej, mój szósty zmysł wzywa mnie tam. To pójdziemy tam najpierw. Obadamy teren. Tutaj wieje wiatr. Cały czas nie wiem, co mogę zrobić z tymi kominkami. Świecą się na zielono, ale nic nie mogę z nimi zrobić. A wcale nie skipi. Znowu. Wygląda to rzecz podobnie. What the hell? Who's here? Nie trzeba było tu wchodzić. Puk puk. Sztuk puku. Dobra, nawet nie chciałem tam chodzić. Okej, okay, ktoś tam wymiotuje sobie. Dobra, spoko, nie przeszkadzam. Zara. Wiedziałem, żeby tam nie chodzić. Honey, can you grab the pills you prescribed me for morning sickness? I left my purse in the car. Okej, czy to są duch naszej matki? Podejrzewam. Yeah, sure. I'll grab them. Jesus. Czy serio musiałeś po te tabletki? Myślałem tylko, że oszukiwałem ducha. O Jezu. Podoba mi się, podoba mi się. Klimat jest... Jest. Muszę iść tam do tamtego pomieszczenia. Te drzwi wyglądają dosyć ciekawie. Kto ma w domu takie drzwi? A, to jest wejście na ogród. Dlaczego tabletki jakieś są w ogrodzie? Czy gdziekolwiek to jest? What the fuck are you? Dlaczego mam biec? Dobra, biegnę. Nie wiem. Nie wiem, czy niewidome osoby powinny biec. Biegać. W którą stronę to było? Tutaj zakładam, że to są gdzieś drzwi. Co to jest? Brama, płot, okej. Czym ty jesteś?
Duch sowy, czy jastrzębia, czy pustułki? Okej, w samochodzie są tabletki. Rozumiem, że będę musiał biec zaraz. The fuck! Okej. Bierz tabletki. Zeskanuj używając Delphi. Tak, to mi wiele dało. Taki dobry doktor, są tylko... Lara, nie wiem dlaczego, kazali mi biec, to biegnę. New text message from Serge. Powinieneś się martwić. I need answers. I just got here and this shit's messed up. Serio? Ja już tam spieprzał. I'm onto something. Jest tylko starting to think trochę dziwnie. I'm having these nightmares for a reason. Message sent. Raf, w którą stronę to było? Tam. This place feels different. Ale tego potu to nie było. Może dlatego, że jest trochę inne. Halo? Stuku puku? Stuk laseczką. Nikomu nie grożę, jestem tylko ślepą dziewczynką. That thing was in the garage again. To był tylko ptak. With the baby sitting on my bladder, it took all my self-control not to wet myself. My nerves are shot. I need some tea. A może to ja jestem tą Felicją? Nie wiem. Czy to nie miałoby sensu większego? A z drugiej strony musi mieć sens? Ja muszę iść tam. Okej, okay, easy. Easy, what the fuck, what's that? Just leave it on the bar, honey. Thank you. Gdzie jest bar? Tam, okej. Okay. Tak, zamknij drzwi, to też dobry pomysł. Oj, posłuchamy sobie, co mają do powiedzenia. Wzywają mnie tam do czegoś. Mój szósty zmysł mi podpowiada, że muszę iść do jakiegoś bliżej zidentyfikowanego przedmiotu. Stuku puku. Okej, jest uspokajający. Nie ma się czego denerwować. To tylko butelka. Almost like she's hard to look at. Tylko butelka. My eyes can't focus. I should probably tell Richard. I don't want to tell Richard. To są moje rodzice. Okej. Ona już wie, że moja mama wie, że jestem niewidomy. Znowu, nie wiem co mają, robią te ogniska, ale są zielone podświetlone. Skrzynia do chowania się, okej, okay. Zawsze świetnie, zawsze na skrócie. A czego te drzwi są otwarte? Dobra, nieważne. Co? Co znaczy dom słucha? The fuck? Okej, okay, muszę tam iść. Noise. Very noise. Okej, to postaram się iść bez laski. Dlaczego kamera mi podskoczyła? Ta gra to robi. To jest za ścianą, myślałem, że do lampy muszę iść. Było napisane włącza, ja wyłączyłem. Niegrywalna gra.
Ej, po cichu. Okej, okay, zupełnie cię muszę zapomnieć. Does a rope, a ticket, and a goddamn apple have to do with anything? Why that? Też nie wiem. Why those items? Telefonie, co to znaczy? Telefonie. Muszę iść do lodówki? To jest lodówka, tak? Szafka, okej. What would Dr. Breyer use for a code? Something important to him? Pewnie data urodzenia, ale... Nie mam pojęcia jaka. Dose 2. The imipramine has caused vomiting and patient's hysteria has returned. Moving forward with a combination of monoamine, oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants. Okej, to mi nie pomaga w żaden sposób. The fuck was that? Może tutaj będzie? To mi też nie pomaga w ten sposób. Co się z... Jakich wrogów? Jakich hałasów? Okej, okay, fuck, oh fuck, 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 fuck it, fuck. Ja się wolę schować ze skrzynki, mogę się schować ze skrzynki teraz? Mogę? Dziękuję. Nie chcę nigdzie wychodzić, tu mi bezpiecznie. Okej, okay. Chyba jednak żadnego wroga nie ma. Aż coś słyszę, jakieś takie bzzz. Jezus Maria, to tylko kwiat. Dobra, szukamy kodu. To pewnie jest data urodzenia moja. A nie mam pojęcia, w którym roku się urodziłem. Urodziłam. Powinien to wiedzieć, to było gdzieś napisane. Okej. Nie. Dobrze, nie stukam maseczką. Dlaczego wszystko świeci teraz na żółto? Gdzie ja jestem? Może to będzie lepiej. Aż znak rodzenia. One. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two. Other people. Seemingly unrelated. A 1940s housewife. 1940? Could this be Betty? Some man with a mustache. Three. That song. 1940? Znaczy wątpię. The noises. Five. Misaligned chakras? Was she having visions too? Myślałem, że młotek mogę wziąć. Everything's fine now. Nie jest. I'm fine. Sandy's fine. Won't you come back and sleep with us, Richard? Daddy. Okej, to nie mogę wejść, nawet nie chciałem. Okej, okay, spoko, w porządku. Dobra, wszystko świeci za normalne kolory. Musimy znaleźć kod. Dobra, wyłączyć radio, wyłączyć, 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 wyłączyć. Don't know where it's coming from, but sometimes I see this thing. Don't know why, okay. I just have to paint it. Even if it's just to get it out of my periphery. Okej. Okay. Gdzie jest ten obraz? Nie ma żadnego obrazu. Ukryj się, mogę się tam się ukryć. Okej. Okay. Warto zapamiętać, co tam było. Znowu wszystko na żółto. Znowu mnie wrogowie ścigają. Okej, okay, pokazuj mi, żeby iść przez te drzwi. Feels so good.
Sądzę, że ten nasz ojciec coś podawał niedobrego nam. Znaczy mam na naszej matce. Aż to nie były tabletki na wymioty. Okej, muszę iść do góry tam do tego biurka. Dobra, już nie pukam, już nie pukam, już nie pukam, będę grzeszą dziewczynką, grzeszą chłopcem, obiecuję. What the fuck? Podnieś biurko? Zeskanuj. Masz akt urodzenia. The only star I can really seem to hone in on is IC-2118. A fave, to be sure, the darkest stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. IC-2118. Też się zastanawiam, ale wydaje mi się, że nie. Okej, nie stukaj za dużo. Lepiej być ślepym. I żeby mnie jakieś potwory ściekały. Sleep with us, daddy. Yeah. Sleep with us. Okej. Okay. Gdzie to było tam? Nic nie muszę widzieć. I tak jestem ślepy. Jakoś sobie poradzę. Jedna ostatka puku nie wystarczy, nie zaszkodzi. To było gdzieś tutaj, nie? To było tutaj, tak, to było tutaj. Tutaj. Just a shot in the dark, but I wonder if that star the good doctor was referring to might be it. What was it again? Cha-ching. Oh, to działało. I can't win anymore. Gdzie? I know. My fingers fumble keys and sometimes... I'm a little slower than before. Oh, what the fuck? Okay, okay, Nara. Okay, okay, Nara, 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 Nara. Do widzenia. Nie potrzebuję nic więcej. Mi też się nie podoba, ale z chęcią zagram to dalej. Ale niestety chyba na dzisiaj skończy mi się czas, żeby zagrać w to dalej, więc... Mam nadzieję, że... Podobało wam się i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!